Servus. Dzisiaj w Kaszkiecie nie bez kozery, dlatego że 10 lutego jest Święto Pragi. Bardzo dużo się będzie działo, między innymi w Muzeum Pragi. Rafał, uśmiechnij się do pań. Tu jest kamera. Czy ty specjalnie spóźniłeś się z tą wodą? No właśnie. Tacy chłopcy jak Rafał, pierwszy raz w telewizji, pierwszy raz przed kamerą, to jest dla nich bardzo trudne. Proszę o wyrozumiałość. Dewizą naszego programu jest wyrozumiałość i partnerski stosunek do mężczyzn. Joining us now is the mayor of Warsaw, Rafał Trzaskowski, who's... Niech pan zobaczy, co się dzieje za oknem. Że się planeta pali, panie redaktorze. Na chwilę będziemy się bić o wodę. Planeta się skończy. Po prostu nie pozwolimy, żeby planeta nam się spaliła. Przyjęliśmy okres niższego czynszu lokali użytkowych do 30 dni po zakończeniu stanu epidemii. Przez cały czas pomagamy przedsiębiorcom poprzez obniżkę czynszów w lokalach użytkowych. Drodzy Państwo, mamy dobrą wiadomość. Jesteśmy przy Agrykoli na południowym wiadukcie trasy łazienkowskiej. Jak witam Państwa. W dzisiejszym przy kawie o sprawie kolejny ważny temat. Czy bicie mężczyzn to coś złego? Ze statystyk wynika, że 700 tysięcy osób w Polsce rocznie pada ofiarą przemocy domowej i w tym aż 5% to są mężczyźni. Większość społeczeństwa rozumie, że dyscyplinowanie mężczyzn to jest normalna, tradycyjna polska rzecz, nie ma w tym nic złego, ale jednak podnoszą się kontrowersyjne głosy, które mówią, że bicie to przemoc. Czy to są polskie głosy? O tym będziemy dzisiaj dyskutować. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, jeszcze jedno. Dziękuję Państwu za liczne listy i komentarze. Powtarza się w nich taka sugestia, że nasi stażyści specjalnie spóźniają się z wodą, żeby zaistnieć w showbiznesie. Sprawdźmy to. Rafał, uśmiechnij się do pań. Tu jest kamera. Czy ty specjalnie spóźniłeś się z tą wodą? No właśnie. Tacy chłopcy jak Rafał, pierwszy raz w telewizji, pierwszy raz przed kamerą, to jest dla nich bardzo trudne. Proszę o wyrozumiałość. Dewizą naszego programu jest wyrozumiałość i partnerski stosunek do mężczyzn. Czy bić mężczyzn? I co w tym złego? Zapraszam na przy kawie o sprawie. Widzieliście to? To jest głośnik z sali kongresowej. Przez ten głośnik płynął Rolling Stones. Miles Davis, zachęcamy Państwa, licytujcie firma Goodman z Londynu, rzecz naprawdę niebywała. Jesteśmy na Woli w zajezdni tramwajowej, bo podpisywaliśmy kolejną umowę na kolejny odcinek. A co działo się w tym tygodniu na ulicach Warszawy? Zobaczcie Państwo sami. Ja w Komitecie Regionów bardzo często o tym rozmawiam, że niektóre rozwiązania idą za daleko. Ale z czego to wynika Pana zdaniem? Z tego, że wszyscy... Dlaczego komuś tak się spieszy? Dlatego, że się planeta pali, Panie Redaktorze. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę i że planeta się skończy, no to ja nie może być odpowiedzialnym politykiem. Szanowni Państwo, za nami kolejny niezwykle intensywny rok. Jestem głęboko przekonany, że wiele z nas i wielu z nas kończy go z pewnym poczuciem ulgi, ale też satysfakcji, no i oczywiście z uśmiechem na ustach. Być może wydaje Wam się, że wybór stażysty do przy kawie o sprawie to prosta sprawa. Tymczasem eliminacje do programu to żmudny proces, w którym grają wielkie emocje, ogromne ambicje i zwykła ludzka ułomność. Zapraszam Was za kulisy. Jesteśmy na trasie budowy tramwaju do Wilanowa, tutaj na ulicy Spacerowej. Przez cały czas sprawdzamy, jak postępują prace. And of course it is immensely important for us that he was in Kiev, that he showed so much courage and that the United States of America is ready to help. No, panie mnie wybrały, bo mam dobry wygląd, no i wyglądam jak Polak. I kogoś im przypominam, tylko nie mogę sobie, panie, przypomnieć kogo.
Czy te rygorystyczne normy klimatyczne nie sprawią, że nasza gospodarka unijna straci konkurencyjność? Dlatego trzeba to robić w sposób racjonalny. To nie znaczy, że trzeba od razu śrubować standardy w taki sposób, żeby ograniczać w sposób nadmierny naszą konkurencyjność. Z czego to wynika, pana zdaniem? Z tego, że wszyscy... Dlaczego komuś tak się spieszy? Dlatego, że się planeta pali, panie redaktorze. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę i że planeta się skończy, no to ja nie może być odpowiedzialnym politykiem. Wagony serii 81 woziły pasażerów w Warszawie od samego początku zainicjowania metra w stolicy i dzisiaj przekazujemy je Kijowowi, dlatego że mer Witalij Kliczko nam sygnalizował, że metro w Kijowie może stanąć w związku z tym, że nie ma części zamiennych i dlatego 60 takich wagonów pojedzie do Kijowa. Te wagony są oczywiście sprawne technicznie. Co prawda niektóre z nich przejechały aż 2,5 miliona kilometrów, ale na pewno będą się dobrze sprawować w Kijowie, no i pomogą merowi, całemu miastu w zabezpieczeniu potrzeb transportowych. Jedna dobra wiadomość, ten najstarszy pociąg składający się z najstarszych wagonów numer 2 zostanie w Warszawie, czyli jeden taki pociąg będziemy mieli na pamiątkę, natomiast reszta będzie służyła naszym przyjaciołom w Kijowie. A jest w tym pewien paradoks, dlatego że te wagony zostały wyprodukowane pod Moskwą i w Petersburgu, a dzisiaj będą służyły Kijowowi.